Enoch, siódmy od Adama, jak mówi Rodzaju, 5 rozdział, 18 werset, chodził z Bogiem ku wszelkiej przyjemności. Interesujące może być porównanie siódmego od Adama przez linię Kaina, gdzie widzimy całkowicie przeciwny bieg wydarzeń. Enoch rozpoczął swoją drogę pielgrzyma krótko po swoich 65 urodzinach, kiedy urodził się jego syn Matuzalem. Żył w świecie dojrzewającym do sądu i chodził w oddzieleniu od świata i w jedności z Bogiem. Nie odizolowało go to od realiów sceny, po której stąpał. Raczej uzdolniło go do chodzenia i służenia Bogu bez fałszywego kroku pośród krzywego i przewrotnego pokolenia. Bóg powierzył mu służbę na rzecz ludzi. Był kaznodzieją sprawiedliwości, który prorokował i ostrzegał przed nadchodzącym gniewem. Pod natchnieniem Juda przekazuje nam proroctwo pierwotnie dane Enochowi. Fikcja z pierwszego lub drugiego wieku zwana Księgą Henocha jest oszustwem, które zostało zapożyczone z natchnionego zapisu. Zawiera cytaty i aluzje, które nie są zbyt dokładne, co samo w sobie pokazuje, że Juda nie skopiował z Księgi Henocha, a odwrotnie. Tłumaczenie z etiopskiego dokonane przez George'a Shodena w 1881 roku zawiera następującą rzekomą kopię Judy w wersetach 14 i 15. I oto przychodzi z miriadami świętych, aby wydać na nich sąd i zniszczy bezbożnych i pociągnie do odpowiedzialności całe ciało za wszystko, co grzesznicy i bezbożni uczynili i popełnili przeciwko niemu. Księga Henocha 1:9. Uważne porównanie pokazuje, że Juda nie używa tych samych słów, co apokryficzna księga. W rzeczywistości doktryna Księgi Henocha mówi, że Pan wykonuje sąd na swoich świętych. Oczywiście na sądzie Chrystusowym zostanie dokonany przegląd naszego postępowania, a także dróg pobożnej resztki, ale nie może być mowy o wykonaniu na nich wyroku. Takie nauczanie jest całkowicie sprzeczne z resztą tego, co Pismo Święte naucza o tych, którzy zostali obmyci z grzechów przez krew Chrystusa. Kto uwierzył w Pana Jezusa, jest raz na zawsze zbawiony i nie stanie przed sądem. Zauważyłem, że prawie wszyscy współcześni komentatorzy, np. Benton, Baukham, Blagden i Green, sugerują, że Juda skopiował z Księgi Enocha. Na szczęście są też tacy, którzy są przeciwnego zdania, mianowicie Darby, Gabelein, Haycobb, Kelly i McShane. Więc Księga Henocha jest jak najbardziej fałszywa i nie należy mieć z nią żadnego związku. Tylko Słowo Boże jest warte uważania je za wiarygodne.